Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken, a to czwarty odcinek z serii Eurotrack, w którym zaczynamy totalnie od zera do milionera. Jak widzicie, mam drugi poziom, teoretycznie już powinienem mieć czwarty, bo zazwyczaj z każdym kursem wchodzi jeden level, więc zdecydowanie na pewno teraz po tym kursie, bo już bijemy trzeci, jeśli nie czwarty level, to zdecydowanie, słuchajcie, po tym kursie no myślę, że już tego długodystansowca sobie jedno oczko wbijemy. Oczywiście cena według dystansu, no nie mamy, jak widzicie, tych dystansów zbyt długich. Pojedziemy może do Międzyzdroi, bo tam jeszcze nawet nie byłem. A przypominam, moi drodzy, że jeździmy na Promotsie i Poland Rebuilding. Autostradą samą nie, bo to nie będzie nic ciekawego. Włączyłem ryzyko spadnięcia śniegu w tym przypadku na 50%, więc myślę, taki szybki odcinek i myślę, że wbijemy level, fajne Volvo, więc przyjmujemy zlecenie. Nie ma co, słuchajcie, się tu za dużo szczypać. Tylko musimy zobaczyć, gdzie my to mamy jechać. Nawrócić chyba musimy tak jakoś. Tam jest wyjazd. Nie, tu jest ten wyjazd. Tam jest budka strażnicza, więc tam będzie wyjazd. Okej. Okay. Wszystko jasne, widzę. Wszystko jasne. Lecimy. Znowu ciągniki rolnicze. No na początku będziecie mieli dużo tych ciągników rolniczych. Myślę, że są całkiem spoko, bo też uczą trochę pokory. Jazda na... Bele porozrzucane. Kurde, nic nie widać, gdzie jechać. Nie włączałem sobie, słuchajcie, śniegu. Skręć w prawo. Dobra. A, bo w tym... Zapomniałem wam powiedzieć, widzowie, że w tym modzie, jak mamy takie małe lusterko, które jest oczywiście no 100 razy lepsze od tego, że tak powiem, oryginalnego, fabrycznego, bo jest takie małe, nie? To jeszcze jak coś wam podjeżdża, na przykład z lewej czy z prawej strony, no to tak jak słyszeliście, jest taki pik, pik, pik. Że bardzo mnie się to podoba. Tak szczerze, to powinno być też fabrycznie do wyboru w Eurotracku. Jak zresztą ktoś z widzów napisał, że Poland Rebuilding, czy... Przygotuj się do skrętu w prawo. Czy właśnie cały Promot, no zdecydowanie, słuchajcie, tutaj burzy Eurotracka. No burzy, zgodzę się, widzowie, z tym, że burzy, bo... Skręć w prawo. No bo tutaj różnica jest no kolosalna, ja dlatego z miłą... Dobra, gościu, zatrzymaj się, bo ja jadę z ciągnikami, się spieszę dla widza. Piąteczek, piątunio, trzeba na bazę zjechać. Nie ma co za dużo tutaj się guzdrać. Jak widzicie, akurat w tym Volvo, jeśli takiego GPS-a mamy tutaj na... jakby fabrycznie w ciężarówce, no to ja jakby ten hub też wyłączam, bo do góry i tak mam wszystkie informacje. Ten hub też jakby... no ten fabryczny, no nie jest zbyt fajny dla mnie, zbyt duży jest. Gdybym go tutaj włączył, wam zaraz zresztą pokażę. O, zobaczcie, to tak by było, nie? No ale jakby to jest nadal... powielenie tego samego, co i tak mam na ekraniku, także nie ma sensu moim zdaniem tutaj. Zaczynamy w nocy, jestem ciekaw, czy śnieg zacznie padać, moi drodzy. No, początkowo musicie się niestety przemęczyć. Oczywiście wiadomo, że przez konsolę można ten czas sobie zmienić. Natomiast no tak, no albo tu można się też przespać, no ale sensu to większego nie ma, no jak macie szybkie zlecenie. No to ja już wolę na przykład się przemęczyć, już przejechać w nocy. Dlatego, że to spanie ma sens, jak macie już swoją pierwszą ciężarówkę. Czy nawet robicie szybkie zlecenia, ale po prostu pracownicy dla was w prawo robią kursy, nie? No to wtedy ma sens. To Volvo mi się naprawdę coraz bardziej, słuchajcie, podoba, więc chyba się na nie... Skręć w prawo. Chyba się na nie puszę. Myślicie, uda mi się bez mandatu żadnego? Ciężko z tym, bo ciągle ktoś we mnie wjeżdża. Także troszkę ciężko z tym. Ostatnio też pisaliście, że muzyka w tle nie do końca, że wolicie jakby całą tutaj symulację słyszeć, czy jak ja mówię, jakby tutaj też nie będę jakoś wiele gadał, chociaż cały czas w tej serii nawiązujemy do poradników, które są na moim kanale. Jak widzicie, tu troszeczkę inaczej to zrobiłem, bo to jest też metoda testowania. Jak widzicie, to ten początek
on idzie i tak szybko. Tutaj błędów nie popełnisz, jeśli nie będziesz, nie wiem, jakiś kar dostawać za uszkodzenia, czy no na przykład za spóźnienia, czy jakiejś dużej ilości mandatów i nie kupujesz ciężarówki, nie bierzesz kredytu, to nie ma opcji, żebyś zmęczył czy zmęczyła. Masz radę. Natomiast na pewno jeden level przybywa z jednym kursem, jeśli już wbijesz tego długodystansowca, więc pierwszą rzeczą, jak widziałeś, czy widziałaś, mówię, to też oglądają, zrobiłem to w tej serii troszeczkę odwrotnie, to nie ma, jakby wiecie, na tym etapie początkowym to nie jest jakby żaden problem, tak? To nie jest kompletnie żaden problem, że troszeczkę, no gdzie 60 ludzie, kupiliście na dwupasmówce 60. Także to nie ma jakby, wiecie, jakby tutaj większego problemu, tylko też widzicie to na własnej skórze, można powiedzieć, że troszkę wolniej mi te levele wbijają, nie? Że mam drugi level, a czwarty kurs, no bo jakby odcinek jest równy z ilością kursów. Raczej nie będę, nie planuję robić, a już jesteśmy w pile. Przyjechaliśmy tędy. Nie planuję robić, słuchajcie, więcej kursów w jednym odcinku, póki co, nie? W tej początkowej fazie. Od zera do milionera, bo żebyście mogli te postępy na bieżąco sobie obserwować. Więc oczywiście, że mogłem już mieć w tym momencie ten czwarty level i pewnie gdybym na początku dwa długodystansowce wbił, to by tak było, nie? Natomiast mi też nie zależało na jakiejś... strony, a następnie skręć w prawo. Na jakichś długich trasach. Więc wziąłem sobie ładunek o wysokiej wartości, szczególnie, że zwróćcie uwagę, że to, co wieziemy teraz, znów, kurczę, nie zwróciłem uwagi na ikonce, natomiast na pewno z doświadczenia, z pamięci mogę wam powiedzieć, że te ciągniki rolnicze na pewno są i delikatnym ładunkiem, i ładunkiem o wysokiej wartości. Także, no to wiecie. One też mają tutaj ogromne znaczenie. Więc to na tym początkowym etapie, jak zaznaczycie tak naprawdę, są te trzy rzeczy jakby takie najważniejsze, nie, do zaznaczenia. Jak levelujecie tam ten pierwszy, drugi poziom, nie, no to macie właściwie trzy rzeczy do wyboru. Albo długodystansowiec, chociaż na jedno oczko, to jest spoko wersja. No jak widzicie, tak jak ja, wybierzecie ładunek o wysokiej wartości czy delikatny ładunek, to też na kasę to się fajnie przekłada, aczkolwiek myślę, że gdybym miał długodystansowca jedno oczko, to już nie miałbym 30 tysięcy za zlecenia, a myślę, że już by było 50 tysięcy. Czemu czerwone światło? Tak? Nie zauważyłem, widzowie, czerwonego światła. Zagadałem się z wami i nie zauważyłem. Skręć w prawo. Czerwonego światła. Dobra, jedziemy. Galeria? Jeszcze chyba w pile jesteśmy. Także jedyna tutaj jest moja taka uwaga, że jak troszeczkę tego długodystansowca szybciej wbijecie, czyli na początku chociaż jedno oczko, bo jakby no nie ma sensu według mnie na początku tylko długodystansowca wbijać. Była taka wersja, taka opcja, ale jak testowałem, to z praktyki mogę wam powiedzieć, że bo tak niby też tak w poradnikach piszą, tam pytałem na różnych forach, ale nie. Myślę, że wbijanie tylko długodystansowca nie ma większego sensu. Że lepiej jedno, dwa oczka tego długodystansowca wbić. Zresztą wtedy kursy takie ok, do 1000 km. I jednak równolegle do tego dorównywać ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek. Tak bym wam, widzowie, proponował. Wtedy jest więcej tych, powiedzmy, opcji, które dają wam wyższy zarobek, no bo no takie ciągniki rolnicze, jak widzicie, no to jest i delikatny ładunek, i ładunek o wysokiej wartości, nie? Zresztą zawsze ikonkę macie przy zleceniu, co to jest. Ja na tym etapie tego nie patrzyłem, aczkolwiek mogłem zobaczyć, bo mając... jakby to już robię intuicyjnie, w ten sposób wam powiem. Ja już to robię intuicyjnie, natomiast warto na to patrzeć, jaki rodzaj... z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobrze, Iwonka.
Warto patrzeć, słuchajcie, jaki rodzaj wybieracie. Skręć w prawo. Bo ma to chociażby, słuchajcie, znaczenie właśnie, jak macie levelowanego tego, nie wiem, długodystansowca, czy delikatny ładunek, no to właśnie warto jedno i drugie wybrać, żeby kurs zawierał jedno i drugie, no wtedy więcej zarobicie i też będzie więcej expa. Więc na to należy zwracać uwagę, nie? No przy długodystansowcu, no to nie ma to znaczenia. Myślę, że opcja z ADR-ami na początku nie jest... Znaczy tak, fajnie jak je weźmiecie, natomiast na ADR-y często też są delikatnym ładunkiem czy o wysokiej wartości, więc to jakby samo wzięcie ADR-a wam nic nie da. Ja zazwyczaj te ADR-y na... Jak wyleweluję sobie, słuchajcie, jako tako długodystansowca, czy jako tako ten delikatny ładunek, czy o wysokiej wartości, to wtedy dopiero ADR-y biorę. Ekonomiczna jazda dla mnie jest na sam koniec zostawiana. To wiadomo, jest oszczędność paliwa, no ale z drugiej strony, no jeżeli jedziecie na szybkich zleceniach, to... No, powiedzmy sobie widzowie szczerze, no jedziesz na zwykłych zleceniach, no to... Przygotuj się do skrętu w lewo. To masz w nosie, ile paliwa spali, bo i tak płaci za to pracodawca, tak? No powiedzmy to sobie szczerze, widzowie, także... Skręć w lewo. Dopóty nie kupujesz własnej ciężarówki, no to... Nie jest ci to potrzebne. O, Albert kolejny, no fajnie, kurczę. Piła tu jest mocno rozbudowana, to jest vouch akurat w tej chwili. To jest akurat vouch. Nie wiem, czy pojedziemy przez ten przejazd kolejowy fajny taki, czy nie. Na jest fajny przejazd. Drugim zjazdem. To jest chyba to rondo, co? Zjedź z ronda. W pierwszym odcinku jest przejazd kolejowy, ale akurat, kurczę, nie chcę. A na szkoda, bo na 100% ustawiłem. Widzowie, na 100% ustawiłem. No nic z tym nie zrobimy, nie chcą mi zamknąć. A pokazałbym wam fajny pociąg jadący. Pewnie byłby podświetlony, tak? Fajnie to zrobili, nie? PKP Intercity by leciało jeszcze podświetlone. Kurde, też jeździć przez te miejscowości to ma swój minus, ta 50. Ale nie byłoby uroku jazdy, jakbym jechał cały czas po autostradzie, no wiecie, no dla mnie to jest nudne na dłuższą metę, nie? Ja lubię sobie też trochę pozwiedzać, chociaż tu ciężko pozwiedzać w nocy. Jest to raczej trudne. 30 km do celu. No będzie taki krótki, szybki kursik. W którym, słuchajcie, wbijemy... A ciemno mam w aucie. Podświetlenia sobie do swojego zamontować, jak będę miał swojego. Wbijemy, myślę, spokojnie ten czwarty level. Chociaż przy tak krótkiej trasie wątpię, powiem wam szczerze. Raczej trzeci. Tego expa jednak nie idzie tak dużo, jeśli nie mamy długodystansowca. Więc jeżeli zależy wam na szybszym levelowaniu, to ma to znaczenie. No ja to robię jakby też dla kasy, no już mamy, będziemy mieli ile tam, 120 tysięcy pewnie na koncie w czwartym kursie. Spokojnie, bez presji, to jest ta seria, wiecie, troszkę taka na luzie, kompletnie levelowanie, bez spiny na nic. Znowu mam zwalniać, serio? Nawet, słuchajcie, nie wiem, gdzie jestem. Do Stargardu Szczecińskiego. Lecimy. Lecimy, grzejemy. Fajnie to wygląda w tym winter modzie, no cały czas mamy, wiecie, jakby zimę, no u nas może ocieplenie, nie wiem jak u was, w momencie kiedy nagrywam ten odcinek, no to jest ocieplenie mocne dosyć, ale dla mnie nadal jest zima.
O, netto, proszę bardzo. No wszystko tu macie chyba. Wszystko, no pięknie. My jedziemy do Świnoujścia. Nie do Świnoujścia, tylko do Międzyzdrojów. Nie byłem jeszcze w Międzyzdrojach, oczywiście tu w Eurotraku, w tym promocie. Bo realnie jako dzieciak do Międzyzdroi na wakacje z dziadkami jeździłem. Słynne dziki biegające po plaży w Międzyzdrojach. Nie wiem, czy jeszcze są, ale za tych czasów jako dzieciak, jak jeździłem, to tam dziki normalnie po plaży chodziły, ludzie je karmili. Mam zdjęcia z dzikami. Teraz jak się przejaśnia, to przynajmniej jest co podziwiać. Aczkolwiek ta jazda nocna też ma swoje uroki, bo wtedy widzicie dużo takich rzeczy, których byście za dnia nie zobaczyli, czyli na przykład jak są jakieś domy podświetlone, czy właśnie pociągi, nie? Jest to fajnie zrobione. Cały czas nie rozumiem, dlaczego Polska jako DLC tutaj nie jest tak fajnie zrobiona, jak jest zrobiona w promocie. Czyli w promocie zrobiona za darmo jest rewelacyjnie, a w DLC no po prostu no nie jest w ogóle zrobiona. Nie oszukujmy się, to DLC, mimo że jest tanie, bo tam 20 zł raptem, ale nie jest warte swojej ceny. Także ja to powtarzam w kółko i tutaj no mam spore oczekiwania wobec twórców Eurotrucka, żeby jednak troszkę się bardziej zaczęli starać, bo no kurczę, jeśli niezależni twórcy się tak postarali, dla mnie promoc to powinien być wersją tutaj wspieraną przez Eurotrucka oficjalnie. Twórcy powinni za to dostawać też no, pieniądze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dzwoniło mi, bo tam Zjedź w prawo. jedzie ciężka krówka jakaś, zgania. Widzicie, jak jeżdżę sam, to jestem w stanie, nie wiem, co bym musiał zrobić jeżdżąc samemu, żebym dowiózł uszkodzony ładunek. Natomiast najczęściej, jak mam uszkodzone ładunki, no to są wtedy, kiedy robię konwoje, czy to z Patką, czy z Krystianem, no tam to wtedy odwalamy, no to tam są ładunki pouszkadzane wtedy. Kary całkiem spore. Od następnego odcinka, bo udało mi się, słuchajcie, odpalić tą konsolę w końcu. Znaczy konsolę tu w Eurotracku. Dokument i od następnego odcinka będę tak miejscami jakby regulował ruch uliczny, to znaczy zwiększał oczywiście. No i dodatkowo zmieniał godziny czasu, bo żeby tak w nocy nie jeździć, bo ostatnie chyba dwa odcinki się właśnie załapaliśmy na tą jazdę nocną, no tu nie mamy jakby wyboru, no. Mówię, spanie jest troszkę traceniem pieniędzy. Ale jechać, bo tu Yuken się spieszy. Kto to było? Znaczy ten gościu jest normalny? Na autostradzie takie coś? Ja pierdziele, no człowiek tu wyprzedza, a ten mi hamuje. No co za zajeżdżacz jeden, szeryf drogowy. Z drogi go powinienem zepchnąć. Tak nie lubię takich szeryfów. Zawsze jak widzę w necie realne, prawdziwe filmiki z ciężarówek, że jakiś tam gościu zajeżdża komuś drogę i karma go spotyka, popieram. Zresztą te ciężarówką nie da się tak zahamować, kurde. Zresztą chociaż wam powiem szczerze, nie byłoby na pewno takich sytuacji, bo ja rozumiem, że to pewnie dotyczy często no, takich ciężarówek, które lewy pas blokują, bo to jest czasem naprawdę wkurzające, jak ktoś o 2 km na godzinę jedzie szybciej i z najbliższe 10 km jest cała autostrada zablokowana. Ale patrząc też realnie, tak jak teraz jeżdżę tutaj z tej perspektywy Eurotracku, to widzę, jak czasem ten czas do zlecenia ma znaczenie. Jeżeli ktoś jedzie wolniej, ale to jakby uważam, że wina jest po środku, bo wina nie leży po stronie kierowców jednych czy drugich, bo jednak no jedzie, wiecie,
Według mnie wina leży po stronie takiej, że w Polsce powinny być autostrady, jak na autostradę przystało, które mają trzy pasy. Zawsze mówiłem, wtedy by się problem rozwiązał. Trzy pasy. Czyli trzymaj się wolno jadące, a następnie skręć w prawo. I wtedy byłbym za tym, żeby mandaty były wysokie, jak ktoś tego nie przestrzega. Czyli jeśli ciężarówka jedzie, nie chce, gościu sobie ma ochotę jechać 70 ciężarówką, to niech sobie jedzie 70, ale jedzie pierwszym skrajnym pasem. Drugi chce jechać, nie wiem, 95, go wyprzedzić, jedzie środkowym, a lewy pas jest wtedy w 100% dla osobówek bez wyjątku. Ja takie coś to, widzowie, rozumiem. O, korek się zrobił. A jednak wyłączyłem te korki, bo ostatnio mówiliście, że mam taki duży ruch. No był. Był strasznie duży ruch, widzowie, bo miałem to włączone na maksa. I wyłączyłem na tak standardową wersję. Dzwoni mi. Widzicie? Fajna jest ta opcja. Z tym lusterkiem. Ale to chyba te czujniki są po prostu w tym Volvo zamontowane. Poprzednio chyba tak nie miałem. Miałem tylko w tym prawym. A tutaj też jest w lewym. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. No patrzcie, stoją i blokują drogę. No i co ja mam zrobić? Między zdroje. Jesteśmy między zdrojach. Aha, 3 km do celu. No jedźcie, ludzie, jedźcie, jedźcie. No kurde. Ej, ja już dostawę mam. Nie będę cię puszczał tym punto. Pierdzielaj. Co ja jestem? Mimo, że masz pierwszeństwo, gościu, to cię nie będę puszczał. Zjedź z ronda. Chami prostak jestem, widzowie, jestem chami prostak. Niezdecydowany, nie wie co robić. Co ja będę go puszczał? No co ja jestem? Dobra, jesteśmy między zdrojach. Może na plażę wieziemy te ciągniki, żeby plaże zaorały? Kto wie, widzowie, kto wie? Jakąś fajną miniaturkę by trzeba zrobić, słuchajcie. O, może nawet tutaj do Międzyzdroju pasowała miniaturka? To znowu ciągniki rolnicze, a dopiero co wieźliśmy ciągniki. Kurde, dopiero co ciągniki wieźliśmy. Teraz GPS-a. Fajne te międzyzdroje, słuchajcie. O, zatrzymamy się przy policjancie i zrobimy, słuchajcie, miniaturkę, że jedziemy Volvo. O, proszę, taką miniaturkę, widzowie, zrobimy. O, tadam! Dobra, jedziemy, zaraz mi mandat dadzą za robienie sobie z nimi zdjęć. No, dla widza miniaturka musi być, słuchajcie. Także, drogi widzu, jeśli cię oczywiście podoba, będzie mi miło, zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, żeby ta cała seria, jak i kanał się rozwijały. Będę bardzo, bardzo tobie wdzięczny, z góry dziękuję. No niby nic takiego, bo zwykła trasa, nie? No, ale spokojnie, poradniki jeszcze będą. Możecie pisać w komentarzach, co tam bym mógł jeszcze nagrać. Jak macie pytania, to z miłą chęcią, jeśli będę wiedział, to oczywiście nagram. Dobra, i teraz mamy zagadkę, widzowie, gdzie to mamy dostarczyć. Tutaj nie ma tak hop-siup, ja mi się wydaje, że tam mamy. Uuu, tu mamy trudny wjazd, zobaczcie. Będę musiał, moi drodzy, już tutaj przez drogę przecofać. To jest niewykonalne, słuchajcie. Gdzie jak ja tam mam wjechać? To znaczy... Ja pierdzielę, ale mi dali zlecenie. No bo bym musiał przecofać przez drogę, nie? Tak by było najlepiej, słuchajcie. Jesteśmy, czekajcie. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Włączymy awaryjki. Już stru ze znakiem. Stru z tym znakiem. Nie widzieliście. Tak by było najłatwiej już. O, ty gościu, musiałeś jechać. Naprawdę musiałeś. Nie widzisz, ja na awaryjkach jadę. Trudno. Idź się policji poskarżyć. Ja będę miał trudne zadanie tutaj, bo wiecie, to są czasem takie trasy. To jest pierwsze trudne zadanie dla mnie.
No nie, no kurde, weź tu pracuj. W takich warunkach. Jadę już, ludzie, no czy, tu by mi się przydał ktoś, kto wyjdzie na ulicę i tych ludzi zatrzyma. No nie mogą puścić. Wiem, że to tylko Eurotrag, ale niestety w świecie realnym też tak często jest. Wiecie, no to nie jest tak, że jak czasem kierowca ciężarówki wam za... na chwilę dosłownie wam drogę zataranuje. To nie jest tak, że on ma taki kaprys i mu się nudzi, tylko po prostu no musi jakoś wjechać w dane miejsce. No. Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali, życzliwi. To nic nie kosztuje, kochani. Polecam, w świecie realnym. Ja nadal nie wiem, jak tam wjechać tak do końca. Powiem wam, że wniosek z tego taki, że aż takim kierowcą nie jestem. Znaczy, ja nie uważam się za kierowcę akurat jakiegoś tam. Tym bardziej nie mając kategorii C. Próbujemy bez gazu tradycyjnie. Może o żółtą cytrynkę nie zahaczymy, dobra. A wiecie, czy nawet fajne to wo białe? Jak tak jakby bardziej takie mi kolory srebrne pasują, czy tam coś, czy tutaj... Volvo, nie wiem, jakie jeszcze miało tam do wyboru, jak się je kupowało, a tutaj białe całkiem spoko, chociaż on kupy nie urywa, nie? Ale całkiem spoko. W sumie trochę się niepotrzebnie tak spinałem, bo mogłem, ja nie wiedziałem, jak tutaj ten teren wygląda, widzicie? Zawiem. Bo mogłem tu wjechać i wtedy tu bym się złamał, no ale skąd miałem wiedzieć, czy tu jest jakby miejsce, nie? Z tamtej perspektywy nie było tego widać. Oj, ale i tak chyba się nie uda. Chyba się nie uda nam. A udało się. Dobra, krzywo zaparkujemy. Ile dostaniemy kasy? Zobaczcie. No i oczywiście wbijamy ten level kolejny. Doskonale. No, jakoś mnie to nie dziwi, nie? Tylko 200 expa, także tutaj niestety ten długodystansowiec musi szybko wlecieć. I robimy to teraz. Długodystansowca, czyli mamy wszystko po jednym. Następny odcinek to pewnie wbijemy jeszcze jednego długodystansowca, żeby szybciej to wszystko szło. Także mamy trzeci level. Ile nam brakuje do, moi drodzy? 900. No, czyli teraz jest szansa na 700 expa. Czyli w następnym odcinku nam się wyrówna. Myślę, że będzie spoko. Dobra, dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Bardzo mi miło, drogi widzu, że jesteś. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.